Jesteśmy funduszem opartym na środkach prywatnych. Mamy doświadczenie funderskie. Wiemy, jak się tworzy. Nie ma możliwości na rynku VC, żeby się nie rozwijać, żeby się nie uczyć. Tak, wierzę, że ziemia jest płaska. Witamy w Zapytaj VC. Witają Was jak zwykle Michał Olszewski. I Jarek Hajduk. Cześć Jarek. Kogo dzisiaj mamy? Dzisiaj z nami mamy Magdę i Jakuba z Unfold VC i teraz poprosimy Was o przedstawienie się. Kuba? Magda. A ja? Dobrze. Proszę, cześć. Cześć, Magda Surowiec. W Unfoldzie, w zespole Unfoldowym jestem od ponad 2 lat. Wcześniej 4 lata w innym funduszu, to był fundusz Bridge Alpha, fundusz Leonardo, a wcześniej jeszcze 15 lat swojego życia spędziłam właściwie w jednej firmie. To był taki startup na tamte czasy. To była agencja digitalowa, gdzie od takiego zespołu Friends and Family dojrzaliśmy do tego, że staliśmy się takim, można powiedzieć, liderem, jeśli chodzi o agencję digitalową, i przeszłam sobie przez różne stopnie czy etapy rozwoju z firmy, która miała 10 osób, do firmy, która miała 120 osób. Od juniorstwa po zarząd, przez stanie się udziałowcem, sprzedaż, czyli exit, merch, a potem wypalenie zawodowe. I przebranżowienie. Wszystko się zgadza, okej. Okay. Bardzo ciekawe. Kuba, też masz podobne doświadczenie? Jakub Sitarz, cześć. No ja jestem startupowcem zawodowym od 99 roku i przez te wszystkie lata tworzyliśmy startupy. No i jakby ten fundusz jest taką finalną postacią tej całej drogi. Okej, super. Słuchajcie, oboje macie doświadczenia bardzo startupowe, przedsiębiorcze. Ty, Magda, wspomniałaś. Kuba nie wspomniał o live czacie, ale... Też wiemy, że przedtem fundusz się inaczej nazywał, więc to może zacznijmy od tego. Pierwsze pytanie, dlaczego Unfold nazywa się Unfold, bo przedtem nazywał się LiveChat Ventures, tak, o ile dobrze pamiętam. LiveChat Inc., przepraszam, tak. To pierwsze, dlaczego się to zmieniło, a drugie, jaki to ma wpływ na to, na całą konstrukcję funduszu i na to, w jaki sposób inwestujecie. Tak, i tak, pierwsza rzecz to jest to, że osiągnęliśmy sukces, zmieniając nazwy, bo każdy o to pyta. Jestem zainteresowany, więc jest powód do wypowiedzenia się. Tak, faktycznie wcześniej nasza nazwa to była Venture INC, tak się nazywaliśmy. Zaczynaliśmy dosyć dawno, bo my, spółka, czyli jakby już ta też finalna postać tych naszych wszystkich, tej naszej pracy, powstała w 2007 roku. Rynek funduszy inwestycyjnych w tamtych czasach wyglądał zupełnie inaczej niż teraz. Nie było czegoś takiego jak jak startupy, jak jakieś etapy seedowe po kolei, rundy i tak dalej. Były zwykłe inwestycje. Im więcej się zabierze, tym lepiej. Co tam funderzy, a potem się i tak to jakoś zrealizuje. No nie było tej kultury inwestycyjnej. Dopiero przez lata tej kultury uczyliśmy się i przeszliśmy całą taką długą ewolucję poprzez wejście na giełdę, komunikację z naszymi udziałowcami, też zmiana sposobu myślenia, nie spółka, a ludzie, szczególnie ci założyciele, ci funderzy, którzy się jakby mają rozwijać. No i stąd powstała ta nazwa, nowa Unfold VC, która podkreśla te całą naszą przemianę, którą przeszliśmy przez te wszystkie lata. Natomiast to Magda, do ciebie pytanie, jak twoje doświadczenie w innym funduszu wpływa na to, w jaki sposób Unfold inwestuje, nie? Bo dołączyłaś do zespołu, który wiele lat inwestował, ale wniosłaś swoje doświadczenia z innej organizacji.
Tak, w 2017 roku odezwał się do mnie Konrad Pankiewicz, zresztą założyciel poprzedniej firmy, w której pracowałam, i zaprosił mnie do współtworzenia funduszu, który właśnie zakładał, było Leonardo VC. No i ja muszę przyznać, że to były 4 lata bardzo, bardzo intensywnej nauki, bo to były dla mnie pierwsze razy, można powiedzieć, jeżeli chodzi o rynek VC i podejmowanie decyzji inwestycyjnych, ale też już konkretnie nabieranie doświadczenia, jeśli chodzi o współpracę z founderami i z founderkami. I strategią Leonardo było bardzo mocne zaangażowanie w życie spółek portfelowych i takie naprawdę autentyczne ich wsparcie. Począwszy od podstawowych narzędzi marketingowych, jak www, jak sesja, jak komunikacja z inwestorami, przez wsparcie przy zbieraniu rund, przez zaangażowanie się w operacje typu budżetowanie, układanie sprzedaży, rekrutację, czasami wsparcie przy konfliktach, a czasami wejście na poziom zarządu w sytuacji absolutnie kryzysowej, kiedy spółka stała na progu upadłości, a prezes zrezygnował i trzeba było troszeczkę tam poukładać sprawy. Więc absolutnie Leonardo było dla mnie bardzo dużą nauką i zebraniem ogromnego doświadczenia. Ja wtedy pracowałam z 8 spółkami i 5 z nich to były spółki z sektora biotech, medtech, i to było też 5 spółek hardware'owych. Więc liznęłam co nieco, jeśli chodzi o procesy, jeśli chodzi o kryzysy, jeśli chodzi o relacje inwestorskie w kontekście ich nawiązywania w sektorze, choćby hardware'owym czy biotechowym. Okej, okay. Rozumiem, przekłada na to, co robicie teraz w dużym stopniu, bo nie wiem, ja się spodziewałem, że Unfold będzie szukał takich spółek, które są, powiedzmy sobie, w jakiś sposób podobne do live chata w szerokim tego słowa znaczeniu, i najlepiej z Wrocławia, bo chyba większość waszych inwestycji na początku przynajmniej gdzieś tam w pobliżu tego Wrocławia się toczyła, a tu macie w portfolio rzeczy, które są... No nie są typowymi takimi, nie wiem, klonami live chata, tak? Są zupełnie z innej beczki, są właśnie czym są? Spółki SaaS, tak? Bo o tym mówimy. Spółki SaaSowe takie jak live chat. W dzisiejszych czasach stworzenie spółki SaaSowej przy obecnych narzędziach, stworzenie narzędzia nie jest skomplikowane. Łatwo to zrobić, potem łatwo to wypromować. Można umieścić to narzędzie we wszystkich jakichś programach partnerskich, uruchomić sprzedaż. Każda jedna rzecz, każdy jeden element rozwoju spółki SaaS, każdy jeden KPI jest dokładnie opisany. Cały schemat tworzenia wzrostu, monitorowania, wszystko jest w tej chwili już w taki sposób zdefiniowane, że tak naprawdę przerodziło się to w pewnego rodzaju konkurencję. Kto lepiej będzie te parametry realizował? Narzędzia, które dzisiaj są dostępne na rynku, powodują, że ten rozwój oprogramowania jest dużo szybszy, testowanie jest dużo szybsze, budowanie interfejsów, testowanie. Na każdy jeden element przypada tyle narzędzi, że właściwie można się specjalizować tylko w doborze narzędzi do konkretnego etapu rozwoju produktu. I no, trzeba coś dorzucić, coś, co jest jakieś w miarę unikalne, coś, co spowoduje, że będziemy mieli tę przewagę, ten jakiś pierwiastek, który spowoduje, że pozwoli nam jakby wyróżnić się pośród innych spółek na rynku. No i tutaj jakby eksplorując tematy, no to tak, no są spółki gamingowe, no też jest duża konkurencja. Jest to taka ruletka, nie wiadomo, co się spodoba, można robić badania, można próbować, można umieszczać jakby w sprzedaży te gry, a i tak potem te wyniki nie zawsze jakby odpowiadają temu, czego można było się spodziewać. Są spółki medtechowe, no i tutaj poziom kompetencji jest potrzebny bardzo wysoki. Jest potrzebny wysoki poziom zaangażowania finansowego. Też czas rozwoju spółek, tego typu spółek, jest dużo dłuższy niż innych. No i jest jakby ten hardware, którym tak dosyć ostatnio sporo mówimy u nas w spółce.
który wygrzebaliśmy i który dodaje do tego programowania element, który powoduje, że można tym produktom konkurować. A w dzisiejszych czasach hardware jest wszędzie, jest na każdym kroku, nawet za chwilę, nie wiem, w długopisach, w zegarkach, na przystankach autobusowych, wszędzie jest. Także rynek produktów się rozwija, zapotrzebowanie na różnego rodzaju rozwiązania też jest. No i to jest bardzo fajny temat do eksploracji, do szukania ciekawych rzeczy, do budowania jakichś projektów, które są w stanie zmienić obecną rzeczywistość. Okej, okay. To jest tak, czy ja dobrze rozumiem, bo macie też spółki, przynajmniej jak ja rozumiem, takie, które w ogóle nie są związane z softwarem, tak jak Sandoz na przykład. Czy to jest tak, że to poszukiwanie ciekawych okazji, o których mówisz, to jest bardziej takie oportunistyczne patrzenie, że jeżeli widzicie fajny projekt w hardware'ze, to idziecie w jego stronę w medtechu, to idziecie w jego stronę w gamingu? Czy to jest tak, że one mają jednak jakąś wspólną rzecz? Oprócz tego, że są z Wrocławia na przykład, nie? Ale czy macie coś takiego, co jest... Nie wiem, czy zmierzam w kierunku pytania o tezę inwestycyjną, ale pewnie tak, coś w tym kierunku. I jest to troszkę inaczej, bo faktycznie mamy ten przekrój dosyć szeroki, ale to wynika z tego, że cały czas staramy się rozpoznać trendy. Jeżeli były trendy gamingowe, wchodziliśmy w gaming. Jeżeli oceniliśmy, że trendy medtechowe są fajne, zaczęliśmy rozwijać kompetencje z zakresu tej medycyny. Teraz uważamy, że jest to hardware. Ponieważ ten okres inwestycyjny u nas jest dużo dłuższy, no to te spółki się zbierają i faktycznie może to wygląda jak tygiel, ale to nie jest tak, że po prostu chodzimy po rynku i szukamy, a niech nam coś fajnego wpadnie. Nie, raczej jest to ukierunkowane. Raczej jest to oparte jakąś strategię, a nie przypadek. Co do Sandoza, no to kluczem był ten jednak abonamentowy sposób sprzedawania tego za pomocą właśnie strony internetowej. We wszystkich do tej pory naszych spółkach to programowanie się gdzieś pojawiało. Ja jeszcze tylko dodam, słuchajcie, że Sandoz nie jest aż tak daleko od programowania. Oni mają swoją linię produkcyjną, która została zaprojektowana i zaprogramowana wewnątrz. To jest autorskie rozwiązanie, więc właściwie większość naszego portfela ciągle krąży wokół rozwiązań IT, ale staramy się rozszerzać ten model. Tak samo jak SaaS jest modelem biznesowym opartym na abonamencie, tak teraz też eksperymentujemy ciągle z tym modelem abonamentowym, ale nie do końca tylko w oprogramowaniu na przykład. Tak? To nasze ostatnie inwestycje w Stanach jak Wally na przykład, gdzie mamy wejście gdzie mamy abonamentowe rozwiązanie, czy abonamentowy model biznesowy, ale w sektorze, który do tej pory nie byłby zajęty przez ten model, gdzie klient płaci abonament i może bez limitu korzystać z opieki dentystycznej, kontroli, wybielania zębów i tak dalej. I ta spółka ma niesamowity wzrost. Więc innowacja nie polega tylko, jak podchodzimy do innowacji, ona nie polega tylko na tym, że mamy nowy wynalazek, ale mamy też zastosowanie znanego modelu biznesowego w nowym sektorze. My staramy się po prostu rozszerzać swoje inwestycje i patrzeć na ciekawe rozwiązania, tak? I na projekty, które mają realną szansę na wzrost wartości. To jest trochę takim ciekawym przykładem, wydaje mi się, właśnie pod takiego, właśnie takiej innowacji, takiego rozwiązania, o jakim Magda właśnie wspomniała, to jest to, że do tej pory wszyscy producenci aut dodawali do samochodu oprogramowanie. Aż przyszedł Elon i zrobił odwrotnie. Do oprogramowania dodał samochód. To stworzyło zupełnie nową jakość. Wydawałoby się w miejscu, gdzie już jakby na tej innowacji dużej przestrzeni nie ma. Także inne spojrzenie nawet na już bardzo stare i skostniałe schematy powoduje właśnie, że powstaje coś nowego, atrakcyjnego. Tak jak na przykład w spółce Wally, tak, o której Magda wspomniała. Dobra, to ja odwrócę trochę to, o czym mówicie, bo rozumiem, że najbardziej was teraz kręcą, interesują hardware'owe tematy, ale nie tylko. Ale to co musi się stać, żebyście złapali jakiś startup ciekawy na swój radar? Czym się trzeba wyróżniać?
Jak do was trafić? Najważniejszym, największym kluczem to są ludzie, zespół, jaki tam jest. Jeżeli jest zespół, to już czy będą realizować ten projekt, czy potem zrobią pivota, to wiadomo, że to się uda, tak? Że zespół jest w ogóle pierwszą rzeczą, tak? Po spotkaniu, po rozmowie pierwszej, drugiej wiadomo, z kim mamy do czynienia. Potem patrzymy branżę, czy w ogóle ta branża, czy mam w niej doświadczenie. Bo jeżeli jest to branża, w której w ogóle się nie czujemy, no to też szkoda wchodzić i jakby być obciążeniem dla tego projektu. Też nie chcemy w ten sposób realizować. Potem patrzymy na pomysł, co to jest za idea, staramy się to ocenić, no to jest bardzo trudne, staramy się to ocenić, czy ten projekt ma szansę, czy ta innowacja, którą mają, w naszej ocenie będzie na tyle mocna, że faktycznie pokona konkurencję na rynku. I na samym końcu, kiedy już mamy to wszystko zebrane, no to jest ta wycena. To jest tak jakby jakiś ogólny schemat, natomiast na pewno Magda będzie w stanie tutaj bardzo dużo dokładniej opisać cały ten proces spotkań, rozmów i tego procesu. O rany, to nie wiem, czy nam czasu starczy. Bo tak naprawdę wejście w każdy etap, słuchajcie, i można tak 5-10 odcinków. To może powiedz, jakie masz deal breakery, nie? Znaczy, co powoduje, że po prostu ktoś odpada, albo lepiej, żeby nie przychodził z takimi rzeczami, bo tak będzie chyba prędzej, nie? Bo powiesz, okej, okay, to są rzeczy, które absolutnie wywalają z procesu. Wiecie co, ja myślę, że na tym etapie w ogóle, na jakim teraz jesteśmy, to jednak jesteśmy mocniej zainteresowani projektami, które mają już trakcję i mają przynajmniej wstępnie przetestowany model biznesowy i mają już pewne doświadczenie w leadershipie. Jakby nie zakładamy, że to ma być 10-15-letnie doświadczenie, ale przynajmniej w zakresie tego zespołu, który był tworzony, to patrzymy sobie na historię, jak zespół radził sobie z kryzysami, z pivotami. Natomiast ważne jest to, żeby już była wstępna trakcja. Ostatnio, i teraz tak, my w kontekście sourcowania jesteśmy też otwarci na przykład na koinwestycje, czyli mówiąc wprost, jeżeli pojawi się fundusz czy zespół z funduszu, który już znamy, z którym pracowaliśmy i też podeśle nam ciekawy projekt, to również jest to takie, przyglądamy mu się z większym otwarciem. Bo to jest jednak siła networkingu i to, kto jest na pokładzie, jeśli chodzi o cap table i inwestorów, ma też ogromne znaczenie. Jak ja to mówię czasami do founderów i founderek, uważaj, kogo zapraszasz na pokład. Bo może to się odbić czkawką niekiedy, zwłaszcza w tych sytuacjach kryzysowych, napiętych. Co tutaj należy jeszcze brać pod uwagę? Ostatnio skorzystaliśmy z takiego eksperymentu, sorsowaliśmy poprzez program akceleracyjny z Nowego Jorku. Ogłosiliśmy w regionie CEE nabór na startupy. W tym podejściu sourcingowym było dla nas bardzo cenne, była bardzo cenna opinia naszych partnerów z Nowego Jorku, którzy mają tak szeroki networking, że potrafili zaangażować konsultantów, którzy potrafili ocenić, czy ten biznes i ten zespół mają realne szanse na rozwój w Stanach Zjednoczonych. Dla nas jest bardzo ważne, żebyśmy my jako zespół też rozwijali się, nie chcę powiedzieć, że przy okazji portfela, ale trochę tak, no bo ten rynek jest ogromnie ciekawy, właściwie każdego roku pojawiają się nowe rozwiązania, więc nie ma możliwości na rynku VC, żeby się nie rozwijać, żeby się nie uczyć. Ja myślę, że to jest bardzo cenne. Wiesz, ja z Michałem mamy doświadczenia też w funduszach seedowych i ja zawsze powtarzałem, że ja po każdym spotkaniu ze startupem byłem mądrzejszym, bo nauczyłem się czegoś od ludzi, którzy po prostu byli mądrzejsi w tej branży. Okej, okay, super. Ja trochę przeskoczę, bo ty, Kuba, powiedziałeś o tym, jak bardzo zespół jest ważny. Ty, Magda, z kolei powiedziałaś o tym, że jesteście takim, jak ja to czytam, przynajmniej funduszem operacyjnym, czyli też potraficie się zaangażować.
Ja chciałem was zapytać o takie operacyjne wspieranie founderów i waszych spółek. I dlaczego zadaję to pytanie? No bo wiem, że przynajmniej dwie spółki z waszego portfolio, Infermedica, bardzo długo czekała na sukces i to było wiele lat Piotrka, które musiał przejść i w tej chwili to chyba wszyscy się zgodzimy, że to jest sukces. Była historia Michała i Brand24, gdzie przez chwilę też nie było wiadomo, co z tym biznesem będzie, jak tam była blokada Facebooka, tak? I to są na pewno takie trudne momenty, gdzie fundusz musi z tymi founderami być, nie? To jak... lub nie, okej, dobra, przyjmuję. No to w takim razie jak wy to widzicie, tak? Ty Magda ostatnio coś pisałaś o smart money na Facebooku, może to jest powiązane tutaj. Jak wy w takim razie wspieracie founderów w tych ciężkich chwilach? Zobaczyliście mój prowokacyjny wpis na LinkedInie akurat? Nie wiem. Nie wiem, czy jest prowokacyjny. Zobaczyliśmy na pewno, ale czy jest prowokacyjny. Znaczy, rozwiń temat smart money, bo my z Michałem też mamy swoją opinię na ten temat, ale nasi goście bardzo często nas zaskakują różnymi podejściami. Dobra, to może ja zacznę od tego, że my jesteśmy funduszem, tak zwanym evergreenem, który nie ma zamkniętego okresu inwestycyjnego i zamkniętego okresu na exit. To jest, myślę, istotne. W związku z tym mamy cierpliwość i chęć, żeby zostać ze spółką na dłużej, bo duża część tych spółek po prostu potrzebuje więcej czasu. Jeżeli mówimy o biotechach, jeżeli mówimy o deeptechach, ale nie tylko. W tradycyjnych SaaS-ach również, to część z nich naprawdę potrzebuje 7, 8, a czasem nawet 10 lat. I my realnie możemy sobie na to pozwolić i chcemy. W związku z tym, biorąc to pod uwagę, rzeczywiście towarzyszymy spółce i founderom, zespołowi w różnych chwilach ich życia i rozwoju. I tak bywają takie chwile, które są po prostu kryzysowe, które są zakrętem, w których jest czas na pivot, gdzie trzeba zakasać rękawy i czasami nawet zaangażować się w działania operacyjne. Teraz jest taki moment, że ja 2 dni w tygodniu spędzam w jednej z naszych spółek portfelowych, gdzie właściwie jestem członkiem zespołu i robię to, co zostanie mi przydzielone, łącznie z opisywaniem faktur, bo jest teraz taka potrzeba. Tak naprawdę to zaangażowanie w dużej mierze zależy, tak jak powiedziałam wcześniej, od potrzeby, tak? I zaufania, że kiedy przyjdzie moment, to już nie będziemy musieli się angażować, bo po prostu zespół, founderzy, founderki będą potrzebowali swojej przestrzeni do tego, żeby dalej rozwijać projekt. No bo z jednej strony fundusz musi wiedzieć, kiedy się zaangażować i jak się jakościowo zaangażować, a z drugiej musi wiedzieć, kiedy odpuścić i zostawić founderów, founderki w tak zwanym świętym spokoju i pozwolić im pracować. Oczywiście nie każdy być może fundusz może sobie na to pozwolić, albo nie każdy chce w ogóle funkcjonować w ten sposób. Dla nas jest to po prostu naturalne. Dobrze mówię, Kuba? Tak, dobrze mówisz. Jest tej pracy jest naprawdę dużo. Dużo i często jest to też bardzo ważna praca, bo nie tylko takie kwestie typowo operacyjne, ale też bardzo często pomagamy tym spółkom, tym founderom stać się przedsiębiorcami. I nie jest to proste i nawet nie jest to ciekawe, no bo jakaś struktura organizacyjna, procesy, optymalizacja, finanse, no, oni tego nie lubią, oni lubią tworzyć nowy projekt, nowa funkcja, a ten cały background też musi powstać, żeby ta cała struktura była zdrowa, żeby to mogło się rozwijać, bo no, musi być komplet, żeby to mogło działać, żeby mogło się rozwijać i funkcjonować jak zdrowy organizm. Mówisz, Jakubie, o robieniu ze startupowców przedsiębiorców, a wy też robicie coś w kierunku robienia startupowców z naukowców. To jest dla was jakiś też kierunek. Możecie o tym coś powiedzieć?
To jest trudniejsze. Znaczy, czy to jest trudniejsze? Mi się wydaje, że to jest kwestia tego środowiska tutaj i tak naprawdę kultury, która jakby się budowała przez długi okres. Tego rozdziału nauki od pieniędzy. Mi się wydaje, że to tutaj jest ta trudność bardziej kulturowa niż no bo przecież są inteligentni ludzie, wiedzą jak działa biznes, ale są jednak zakuci w te okowy tych wszystkich ludzi, którzy pracują od dziesięcioleci na uczelni i jakby nie rozumieją potrzeby monetyzacji patentów, monetyzacji jakichś fajnych pomysłów, czy wspomagania tych naukowców w realizacji biznesu. Jak, nie wiem, mam takie wrażenie, że jak ktoś jest naukowcem i próbuje zrobić biznes, to natychmiast jest już postrzegany jako taki niegodny pełnienia funkcji na uczelni. Oczywiście tutaj generalizuję teraz, bo jest mnóstwo przykładów, że to się zmienia i to się w końcu zmieni, no bo jednak podążamy za tą zachodnią kulturą. I z czasem się to zmieni, no ale jesteśmy na tym przejściowym etapie, więc na pewno jest łatwiej zrobić z fundera przedsiębiorcę niż z naukowca dzisiaj. Okej, a macie jakieś sukcesy na tym polu właśnie z naukowcami? Chwalcie. Właśnie chciałam o tym powiedzieć. Słuchajcie, znowu przywołam IntelliSec. To jest spółka, gdzie mamy czwórkę founderów i founderkę. Jest ich razem, tak, cztery osoby. I to jest tak, to są ludzie, którzy absolutnie wcześniej nie mieli doświadczenia związanego z prowadzeniem, rozwojem biznesu, firmy. Wszyscy mają background naukowy. Wszyscy mają doświadczenie pracy na uczelni. I rozwijają bardzo, bardzo ciekawy, bardzo ważny merytorycznie projekt związany z interpretacją surowych danych genomowych. I oni przez kilka lat dojrzewali do tego, żeby jedno z nich objęło stanowisko prezesa, ostatecznie prezeski i CEO tej firmy. Jakiś może brak wiary, a może nieśmiałość, a może takie przekonanie, związane też z tym backgroundem naukowym, że jak się za coś zabieramy, to już naprawdę musimy się na tym znać i musimy mieć tą wiedzę. Tak? I to powodowało, że oni dojrzeli do tego, żeby znaleźć CEO na zewnątrz, ale kiedy go już znaleźli, to okazało się, że to nie działa tak, jak powinno działać. I ostatecznie Klaudia, która jest co-founderką, zdecydowała się objąć to stanowisko, jest prezeską, jest CEO IntelliSeca i absolutnie firma ruszyła z kopyta. I to jest niesamowite. Okazuje się, że nie trzeba mieć doktoratu z CEO-owania, tak? Czy tam nie trzeba, absolutnie, nie trzeba. Nie trzeba absolutnie. I oczywiście Klaudia i cały zespół mają w sobie też tą mądrość, że wiedzą, czego nie wiedzą. I to jest też bardzo istotne, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. To jest coś, co czasami sobie powtarzam, jak za bardzo się wtrącam w spółki portfelowe i też, że ten dystans jest potrzebny, ale to jest też bardzo ważne dla, żeby czasem powiedział to sobie founder czy founderka, że też trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść i kiedy oddać pole, kiedy trzeba poszerzyć zespół, kiedy trzeba zrekrutować człowieka, który po prostu będzie mądrzejszy od nas w danym obszarze, tak? I to jest związane na przykład ze sprzedażą, tak? W tym roku zespół poszukiwał człowieka do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, on został pozyskany i tak jak mówię, spółka nabrała wiatru w żagle. Natomiast ciągle pod sterem co-founderki, która zna zespół, zna projekt, jest absolutnie merytoryczna, potrafi rozmawiać z inwestorami, wszystko jak trzeba.
Zapytam was trochę też, tak łącząc kropki, bo Kuba, ty wspominałeś o trendach, które bierzecie pod uwagę przy dobieraniu do inwestycji. Ty, Magda, z kolei wspomniałaś o tym, że jesteście evergreenem, no, ale gdzieś na końcu zawsze są exity. Czy podczas inwestowania, po pierwsze, już myślicie o tych exitach, czy myślicie, okej, spędzimy z tą spółką 7-10 lat i jeżeli to będzie dobra jakość, to na pewno z tego wyjdziemy i na tym zarobimy? To jest pierwsza część pytania. A druga część pytania, no to pochwalcie się tutaj waszymi doświadczeniami już. Czy możecie powiedzieć, okej, te nasze bety się sprawdzają? Dobrze, słuchajcie, jeżeli chodzi o exity, to my w ciągu ostatnich 2 lat mieliśmy 3 exity. To było częściowe wyjście z Infermedici, z którą jesteśmy od kilku dobrych lat i przyszedł taki moment, że zdecydowaliśmy się już na częściowe wyjście. Mieliśmy też częściowe wyjście z takiej inwestycji w spółkę Genomtech, którą znam jeszcze z poprzedniego funduszu, która jest spółką giełdową, ale my też możemy pozwolić sobie na inwestycje w spółki giełdowe, co też czynimy. Oraz Primetric. To też bardzo ważne, bo to jest exit, który podzielony jest na exit finansowy, ale też na konwersję na udziały u partnera, który nabył, czy z którym Primetric się połączył z Big Time. Więc to są ostatnie 2 lata. Te exity się rzeczywiście dzieją. Jeżeli chodzi o historię współpracy, no to w przypadku Infermedici to jest od 2016 roku, tak? Czyli to było po 6 latach, a w przypadku Primetrica to były bodajże 2 albo 3 lata. Wracając do bodajże twojego pierwszego pytania, czy my w ogóle to analizujemy i jakby planujemy exity już przy okazji wejścia? Tak, na pewno rozważamy, jaki może być finał z tą spółką. I na pewno rozważamy kilka scenariuszy. Natomiast który scenariusz realnie się zrealizuje? Oj, to tego nie wie nikt. To rzadko kiedy scenariusz napisany na początku, powiedzmy sobie szczerze, właściwie nigdy scenariusz pisany na początku nie będzie tym scenariuszem, który przeczytamy na samym końcu. Planowanie jest wszystkim, plany są niczym. Myślę, że tutaj się bardzo ładnie to pokrywa. Tak, i żaden plan nie przeżywa stworzenia z rzeczywistością. Tak, na tym też polega urok życia czy funkcjonowania w startupie i na rynku VC. Tak? Jest ogromna zmienność, ogromna turbulencja otoczenia, niezwykły przyrost doświadczenia, ale też ogromny koszt. A u nas w Zapytaj VC jest coś, co jest niezmienne. Zawsze pod koniec, jak dochodzimy do końca, kiedy już wyczerpujemy czas, którym potrafimy utrzymać uwagę naszych widzów, to zadajemy 3 pytania. I one są takie dosyć krótkie i oczekujemy zwartych, szybkich odpowiedzi. To pierwsze z nich to jest pytanie do was obojga. Jaka jest wasza unikalna propozycja wartości? Dlaczego do was powinni przychodzić founderzy, a nie do kogoś innego? Czym się wyróżniacie? Mówisz teraz o funduszu. Albo o was jako inwestorach, bo możecie, wiecie, wy jako partnerzy też stanowicie gigantyczną wartość. Nie narzucamy tutaj sposobu odpowiedzi, interpretacji. Dobrze, ja to mogę już zacząć wymieniać. No. No dobra, Kuba, jak coś, to mi przerywaj. No, już słucham, bo wydawało się, że mamy kilka, ale zapowiada się na dłuższą wypowiedź, słucham. No dobrze, to ja może zacznę od takich technicznych i pozornie może mało ważnych, ale w praktyce bardzo ważnych kwestii. To jest to, że jesteśmy funduszem opartym na środkach prywatnych i nie jesteśmy powiązani z kapitałem unijnym. W związku z tym mamy większą swobodę, jeżeli chodzi o układanie umów inwestycyjnych, o projektowanie współpracy, a oczywiście absolutnie nie gubimy tej perspektywy, która jest istotna, ja właściwie jest najistotniejsza, to jest wzrost wartości dla naszych inwestorów, natomiast mamy większą elastyczność niż naturalnie fundusze oparte czy powiązane z środkami unijnymi.
Nie skupiamy się na jednym sektorze, więc my z jednej strony mamy duże doświadczenie w tym sektorze okołomedycznym, bo właściwie prawie połowa naszego portfela to jest ten sektor, ale to jest też to, o czym mówił wcześniej Kuba. Inwestujemy w agro, w martech, w gaming, w rozwiązania wspierające zarządzanie i organizacją pracy w zespołach. Więc mamy jeszcze kilka sektorów, w których jesteśmy i w których z chęcią inwestujemy. Staramy się szukać sprytnie, chociażby przez takie rozwiązanie, przez uczestnictwo w takich programach, jak ostatnio akceleracja z WIWI. Staramy się wychodzić poza Polskę, czyli jakby realnie szukać doświadczenia i networku poza Polską, między innymi w Stanach Zjednoczonych, i to się przekuwa na konkretne działanie. Czyli Rafał przez 2 lata z rzędu, 1 kwartał roku spędzał w Nowym Jorku i w Miami po to, żeby rozbudować ten networking i żeby szukać inwestycji. I przyjeżdżał z inwestycjami konkretnymi, tak, które też budują kolejne relacje i kolejną wiedzę. Jesteśmy otwarci na koinwestycje i jesteśmy otwarci na to, żeby w sytuacjach, które tego wymagają, mówiąc wprost, na przykład posunąć się w cap table. Właściwie nie mówi się o tym głośno, tak? Ale my historycznie zajmowaliśmy w niektórych spółkach dosyć duży kawałek cap table, natomiast absolutnie mamy w sobie mamy taką świadomość, że kiedy przychodzi moment, należy się posunąć, aby spółka była inwestowalna, a founderzy zmotywowani. I to jest przejaw realnej elastyczności, o której wcześniej wspominałam. Tak. No, ja bym dodał jeszcze jeden element do tego. Mamy doświadczenie founderskie, wiemy, jak się tworzy te startupy, wiemy, z czym się zmagają, bo to nie są tylko kwestie finansowe, ale to są też kwestie jakieś osobiste, prywatne, emocjonalne. Ja osobiście wielokrotnie przez to przechodziłem i wiem, z czym się zmagają, i jestem w stanie może bardziej zrozumieć pewne potrzeby albo pewne zachowania, które występują w startupach. Okej, okay, super. Absolutnie. Bardzo, bardzo ważne. Dobra, drugie pytanie jest trochę o te zmieniające się plany. Które z tych rzeczy, które sobie zaplanowaliście, nie wypaliły tak i teraz możecie się pochwalić własnym antyportfolio? Które rzeczy wam uciekły i nie zdążyliście włożyć, bo się długo zastanawialiście na przykład? Albo włożyliście i nie tak poszło. A znów funduszowo czy prywatnie? Znowu nie narzucamy. Znaczy bardzo, to jest tak, że pytanie o antyportfolio jest naszym ulubionym z Michałem, bo wtedy zawsze możemy zobaczyć, jak bardzo doświadczony na froncie jest inwestor. To ja może pozwolę sobie na taką najpierw prywatną wycieczkę pod moim własnym adresem. To była druga, bo moja pierwsza inwestycja po exicie to była inwestycja w restaurację. A druga inwestycja to była spółka taka technologiczna e-commerce'owa, tylko cały problem polegał na tym, którego na początku nie rozumiałam, że wśród founderów nie ma foundera technologicznego. I jak się domyślacie, outsourcing związany z grupą programistów, która była na zewnątrz spółki, no był na tyle obciążający, że zjadł większość inwestycji. I niestety projekt zakończył się nie happy endem, tak to ujmę. Ale to taki jeden z podstawowych grzechów, który przerobiłam na własnej skórze w prywatnej inwestycji chociażby. Okej. Okay. Współodczuwam, przez kilka lat prowadziłem restaurację. Wie nawet. Natomiast myślę, że możemy powiedzieć o takiej inwestycji już z poziomu funduszu. To była inwestycja w spółkę słoweńską. Bardzo uzdolniona founderka, silna osobowość,
duży talent sprzedażowy i my zainteresowaliśmy się tą spółką na etapie, gdy interesował się z nią też fundusz z UK, zresztą byliśmy z nimi posłowie, można powiedzieć. Ten fundusz ostatecznie nie zainwestował z takich kwestii regulacyjnych, z podregulacyjnych kwestii. My zdecydowaliśmy się jednak wejść w tą spółkę. Natomiast i ona na rynku słowiańskim bardzo dobrze się rozwijała i to był foodtech, to była platforma automatyzująca zamówienia, ale od dostawców. Natomiast w momencie, kiedy biznes miał być rozwijany w Polsce, to niestety różnice kulturowe, ogromna bariera językowa, jak się okazało, w gastro spowodowała, że nie udało się złożyć na czas efektywnie funkcjonującego zespołu. I niestety biznes, który, czy model biznesowy, który ładnie rósł na rynku słoweńskim, na rynku polskim nie miał szansy w ogóle nawet do końca się sprawdzić. I chyba to jest taki przykład niestety projektu, który nie, znów też nie, no, nie zakończył się happy endem. Okej. Kuba, masz jeszcze jakiś przykład? Znaczy, no generalnie porażka to jest jakby ścieżka do sukcesu i na przestrzeni jakby całej swojej kariery tych porażek było całe mnóstwo, ale tak, żeby je opisywać konkretnie, to też nie chciałbym, nie wiem, na przykład niektórych ludzi urazić, podsumowując ich pracę. Świetnie się oznacza potem, co oglądają. Tak, świetnie się sprzedaje. Nie, bo to moja opinia jest taka, że zawsze za porażką, w całej mojej historii, zawsze za porażką nie stał produkt, nie klienci, nie koniunktura, tylko zawsze stali ludzie, niewłaściwi ludzie w niewłaściwych miejscach. Dlatego tak ważny jest ten zespół, do którego się wchodzi. Również ten, który nie jest bezpośrednio zaangażowany, ale stał się częścią zespołu poprzez inwestycje i znajduje się już w cap table. Często mieliśmy też okazję w niektórych spółkach właśnie zaczynać inwestycje od tego, że naprawialiśmy cap table, kupując jakichś niewygodnych inwestorów. Super, ciekawe, bo to już drugi wywiad, który mamy ostatnio, gdzie ten wątek koinwestorów się pojawia dość mocno, więc musimy dodać chyba pytanie, z kim byś nigdy nie koinwestował? To tego nie możemy dodać, bo to wtedy bardzo nie, dodajcie już, odcinki. Dodajcie następnemu gościowi. Dobra. Nie, dobra, ostatnie pytanie, ale... Michał, dawaj. Ostatnie pytanie, które wszystkim zadajemy, to jest takie pytanie o to, jaką macie niepopularną tezę, opinię, w co wierzycie, z czym mało kto poza wami się może zgodzić? Prywatnie czy biznesowo? Bardzo, bardzo ciekawe, że zawsze prosicie o to doprecyzowanie. Nie narzucamy tutaj. No może to też jest... Fascynujące, gdyby ktoś z naszych gości powiedział, że tak, wierzę, że Ziemia jest płaska, to też chcielibyśmy to usłyszeć. Więc nie ograniczać. No ale... Aha, no dobrze. No to na przykład ja wierzę w dyskretną naturę czasu i przestrzeni. Okej. Mi się wydaje, że są dostateczne podstawy, jeżeli trzy siły są, jak fizyka kwantowa opisuje, to nie wiem, dlaczego również kwantowa ma nie być opisana grawitacja. Kuba, ja nie wiem, co mam teraz powiedzieć. Dokładnie, cokolwiek powiem, zabrzmi banalnie. Może być o inwestowaniu. Może być, Dobra, słuchajcie, to ja bym chciała coś powiedzieć o czynniku białkowym. Chyba rok czy półtora roku temu z jakimkolwiek, właściwie z każdym startupem, z którym się rozmawiało, pojawiało się sformułowanie czynnik białkowy. I ja muszę przyznać, że ja na początku nie bardzo łapałam, o co chodzi. I oczywiście chodzi o człowieka. I o to, że może podam przykład, że rozmawiałam
z founderem startupu, który dostarcza takie rozwiązania dla korporacji. Jest to benefit dla pracownika, że pracownik może mieć takiego trenera, tak powiedzmy, czy osobę wspierającą, i to jest rzeczywiście żywa osoba, komunikuje się z nim na Messengerze i ta osoba wspiera naszego pracownika w realizacji jakichś planów. I to może być rzucenie palenia, to może być picie wody, to może być, nie wiem, jakieś też bardziej złożone, realizacja bardziej złożonych planów, ale ma przy sobie człowieka, który jest jego takim trenerem, coachem i dopinguje go i motywuje do tego, żeby to zrealizować. I nawet w rozmowie z tym founderem jakby pojawiły się takie stwierdzenia, że teraz czynnik białkowy zaangażowany w jego biznes to jest jakieś tam 80-90%, ale docelowo ten czynnik białkowy obniży się, nie wiem, do 40-30%. I ja zadałam mu pytanie, słuchaj, dlaczego w tak humanistycznym projekcie, w tak humanistycznym rozwiązaniu nazywasz człowieka czynnikiem białkowym? I on tak powiedział mi, wiesz co, bo fundusze tego ode mnie oczekują. I ja chciałam powiedzieć, że my bardzo wierzymy w automatyzację i bardzo wierzymy w to, że automatyzacja może podnieść jakość naszego życia, może wspierać człowieka, ale ciągle jeszcze kreatywność, siła twórcza i nieprzewidywalność, bo z tej nieprzewidywalności też wynika ta siła twórcza i kreatywność, nie zostanie zastąpiona przez maszynę. W związku z tym nie da się wyeliminować do końca czynnika białkowego, chociażby jakby bez względu na to, jak byśmy tego sobie życzyli. Ale nazywanie tak można eliminować, bo to nie najlepsze rzeczy. O tak, absolutnie. Z podręcznika absolutnie. Profesora Filipiaka mniej więcej. Dobra, słuchajcie. Super, dziękujemy wam za rozmowę. To była przyjemność. Dla wszystkich przedsiębiorców, startupowców, którzy nas oglądają. I przedsiębiorczy. Przypominamy tylko, że Unfold jest evergreenem, ma prywatne pieniądze, w związku z tym 2024 na pewno będzie bardzo dobrym kandydatem do rozmowy i pewnie zapraszamy w kliknięcie linku poniżej wideo i do kontaktu z tym, z Magdą i z Kubą pod tym kątem. Super, bardzo dziękujemy. Dziękujemy wam bardzo. Tak, dziękujemy.